Cześć, z tej strony Sylwia i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik o byciu singlem walentynki. Znam się na tym doskonale, bo od 19 lat jestem singlem walentynki. To oczywiście przesadzone, ale doszłam do wniosku, że fajnie będzie zrobić taki filmik, więc zapraszam Was do oglądania. A Wy w komentarzu dajcie mi znać, jak w tym roku spędzacie walentynki. Myślę, że nie przedłużajmy i przejdźmy do filmiku. Ale się wyspałam! Na dobry początek dnia zobaczymy, co tam nowego w internetach. O, Maciek i Klaudia są już tak długo razem? Zaraz, czemu wszystkie pary nagle dodają wspólne zdjęcia i piszą, jak bardzo to się kochają? Nie rozumiem. Coś mi tu nie pasuje. O nie, walentynki. Fuj. Fuj. O, są ci kwiatki pocztą kwiatową. Dlatego, że nie chcę ci widzieć na żywo. Nienawidzę walentynek. Tu w moim pokoju przynajmniej jestem bezpieczna, z dala od wszystkiego, co przypomina o miłości. O fuj, ta poduszka jest czerwona w kolorze miłości. Nie wychodzę stąd dzisiaj. No dobra, idę. Czemu w mojej szafie jest tyle czerwonego? Gdzie ja miałam oczy, kiedy to kupowałam? To są najbrzydsze rzeczy, jakie ja w życiu widziałam. Nigdy w życiu ich nie założę. O, już wiem, w co się ubiorę. Czarny i jeszcze więcej czarnego, żeby pasowało do mojej osobowości. Dobra, internecie, masz jeszcze jedną szansę. O, obrazki o miłości, piękne prezenciki, słodkie słówka. Nie, ja się poddaję, koniec internetu na dziś, dziękuję bardzo. No, posiedzę tak tutaj sobie, całkiem sama, z internetu. Fajnie jest, no. Dobra, może jakąś muzykę przynajmniej włączę. No dobra, nie będę siedzieć sama w te walentynki. Nie tym razem. Zadzwonię do mojej przyjaciółki, przecież mnie nie zostawi w taki dzień. Odbierz. Halo. O, oh, hej Alicja, słuchaj, co dzisiaj robisz? Może jakiś meeting? A ja są walentynki. No i co? No, widzę się z moim chłopakiem, tak? A. No tak. Baw się dobrze, pa. No dobra, mogłam wziąć pod uwagę to, że ona ma chłopaka. Dzwonimy do kolejnej osoby. Może oddzwoni. To było chamskie. Dobra, zadzwoniłam już do wszystkich moich znajomych i albo mieli plany, albo mieli mnie gdzieś. Została ta jedna, Natalia. W sumie to za nią jakoś mocno nie przepadam, no ale zadzwonię, co mi szkodzi. Halo? Hej Natka, słuchaj, co dzisiaj robisz? No siema Lipka, w sumie no nic. Tu słuchaj, może jakiś meeting, zobaczymy się, pogadamy, pooglądamy filmy. O, dobra. No spoko, to wpadnę. Dobra, to elo. Okej, do zobaczenia, pa. Sama chciałaś, Sylwia, sama chciałaś. Grunt to pozytywne nastawienie. Idziemy. O, i to doskonały przykład na to, jak można zniszczyć humor jednym gestem. Przejdę jak najszybciej, na pewno nikogo więcej nie spotkam. 12 seconds later. Fuj, nie mogę na to patrzeć, zaraz ją pożerasz, uspokój się. To jest zdecydowanie za dużo jak na mnie jednego dnia. Ty jesteś taka na czarno żałobę masz, czy co? Tak. Co, ktoś umarł? Moja nadzieja, że spędzę te walentynki z chłopakiem. A few moments later. Wszystko musi być w miłości, w walentynki. Czy oni nie rozumieją, że istnieją również single na tym świecie? No ja nie wiem. Zdążę się do nas zagadać. My jesteśmy po prostu zbyt piękne. W sumie to nie jest tak źle z tą Natalią. Jesteśmy silnymi i niezależnymi kobietami. Nie potrzebujemy mężczyzn, żeby być szczęśliwymi. I tak nienawidzę walentynek. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa!